Misja eskortowa handlarzy to kolejny filerowy arc, który prędko okaże się dużo bardziej skomplikowany niż na początku mogłoby się wydawać, no ale nie uprzedzając faktów, lecimy z ocenianiem. Z plusów to no-name'y w fajnym stylu porozwalały klony Naruto, często walki z mieczami są ogólnie tu dobrze zrobione. Naruto jednak też sprytnie ich rozegrał, bo użył dwóch klonów, przez co przeciwnicy zaatakowali tak naprawdę siebie nawzajem. Podobał mi się również argument antagonisty, który uważam za słuszny, mianowicie to, że skoro Gruba zdradził swoich przyjaciół raz, to przecież mógł także ich zdradzić. Z minusów to te techniki kwiatowe na koniec walki były mizerne trochę. Nie czułem jakiejś potęgi ich. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6. Pomysł z podzieleniem się na dwie grupy od razu mi śmierdział tym, żeby poświęcić jedną z drużyn, co później się tylko potwierdziło. Z kolei jeden z tych antagonistów miał dość spoko technikę polegającą na uwięzieniu Naruto w wodnej bańce, a później przywołaniu w środku piranii. Przypominało to trochę Kisame i Rekiny. Ze słabych stron to zamiast od razu powiedzieć Konoszanom, jaka jest sytuacja, to ukrywali, przez co tak naprawdę stracili cenny czas na przygotowania, czy po prostu ucieczkę. Wyzwanie kogoś na pomoc, no cokolwiek. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 5. Na pewno na plus zasługuje to, że chłopaki wpadli na jakiś plan, jak pokonać przeciwnika, a zaczęli od rozwalenia jego broni. Technika antagonisty z Rekinem mnie już w ogóle przypominała tą Kisame. No i w końcu fajnie, że zwabili go do miejsca, gdzie nie ma wody, a bez swojej broni nie mógł jej namierzyć. Spoko była też reakcja Hinaty na obrażanie Naruto przez księżniczkę, choć na minus to, że wystarczył krzyk, by w siebie zwątpiła, no ale to część jej przemiany. Zło płynące z zachłanności też mi się podobało, jako że gość zabił kompana, żeby przygarnąć większe udziały. Dość typowe w popkulturze, ale już w Naruto rzadkie. Techniki magnetyczne są także dość imponujące, jako że gość zrobił sobie z ochraniacza Naruto aimbota. Z minusów to na pewno standardowe darcie Ria Naruto przy ataku z zaskoczenia oraz ta księżniczka jest irytująca. Sprawia, że wolałbym, żeby ją dopadli, a niestety przez przewidywalność filerów wiadomo, że nic jej się nie stanie i odmieni się na cudowną osobę, choć jeszcze nie wiem jak. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 5. Plusów to dedukcja Tsunade i podejrzliwość, że to nie przypadek, iż misja Naruto i reszty oraz atak na kraj Nano wydarzyły się w tym samym czasie. Również Hinata bardzo fajnie rozkminiła najpierw, jak działają techniki Grubasa, a potem załatwiła go jednym ciosem, robiąc z niego magnes i przez to wykończył sam siebie. Jednakże z drugiej strony bardzo irytujące było to, że Konoszanie prawie nie używali swoich silnych technik, tylko zostali znerfieni na potrzeby arku. Zanim Hinata efektywnie zaatakowała Grubasa, to uderzyła go zwykłymi ciosami zamiast zablokować ten Ketsu, no bez sensu. Choć praktycznie nie atakował, a Naruto używał tylko klonów w durny sposób. Nie zauważyłem rzeczy, których można by nie zauważyć oglądając pierwszy raz, a odcinek oceniłem na 4. Z dobrych rzeczy to ta technika antagonisty jest całkiem OP, promienie walące niczym piorun i rozwalające krajobraz, jak to w filerach mocno przesadzone. Sprytnie Naruto wykorzystał je przeciwko niemu i za pomocą ochraniacza odbił promień w jego stronę. I to tyle z plusów, bo mamy słabą gadkę Naruto o tym, jakim wspaniałym przywódcą był poprzedni lord feudalny, pomimo że kompletnie go nie znał. No i oczywiście zdarzyło się to, co przewidziałem dwa odcinki temu. Haruna nagle ma super dobre serduszko i chce ochronić Naruto, pomimo że zupełnie nic to nie da. No i finał istnie filerowy, wszystko będzie wspaniale, w sumie to nic się nie stało poza śmiercią kilku no-name'ów i jakichś pseudo-antagonistów, których nie szkoda, bo to typowe złole bez żadnego backstory. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 3. Średnie tego arku wyszło na poziomie 4,6, więc zaokrąglam do 4,5. Niestety poza kilkoma ciekawymi, choć nie jakoś bardzo technikami antagonistów, nie zobaczyliśmy tutaj za wiele. Była to kolejna typowa historyjka z jakąś tam intrygą, która kończy się szczęśliwym zakończeniem, czego można już się spodziewać oglądając te filery po kolei. Ten pattern po prostu szybko się nudzi, jest strasznie powtarzalny, zmienia się tylko kontekst.
Do tego wszystkiego słabe zachowanie tej księżniczki powodowało, że w ogóle na niej mi nie zależało podczas oglądania, nie czułem żadnego przywiązania i tak naprawdę kibicowałem antagonistom, żeby ją zabili, byłby spokój. Ten ark może mało miał wspólnego z handlowaniem, ale ja w zamian za zasubskrybowanie oferuję ci 3 tony puchu skondensowanego do wymiarów puszki półlitrowej. Na serio, zostaw adres w komentarzu.